To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Rok 2022 w podcaście Świat zaczynamy z najlepszymi waszym zdaniem odcinkami z ubiegłego roku. Na początek czwarte miejsce w naszym plebiscycie. To historia polskich polarników, którzy jadą na Antarktydę, by otworzyć tam nieczynną od ponad 40 lat stację badawczą imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. W chwili, gdy nagrywamy ten podcast, polarnicy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk są już na Antarktydzie i lada moment dotrą do celu wyprawy w oazie Bangera. Gdy to już nastąpi, poinformujemy was o tym w naszych mediach społecznościowych. A na razie posłuchajcie tego, co naukowcy mówili przed wyjazdem z Polski. Jest środa, 5 stycznia 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. To jest odcinek z listopada 2021 roku. Opowiadamy historię naukowców z Polskiej Akademii Nauk, którzy jadą na Antarktydę, by ponownie uruchomić polską stację badawczą. Dzięki temu będzie można prowadzić niezwykle ważne dla naukowców badania, a Polska po latach wróci na Antarktydę Wschodnią. Z trójką polarników z Instytutu Geofizyki spotkałem się w październiku, gdy szykowali się do wyjazdu. Cała ekipa to doświadczeni naukowcy, którzy byli już na podobnych wyprawach. Zacznijmy jednak od początku. Trzeba zacząć od historii sprzed 4,5 miliarda lat, wtedy, kiedy powstała Ziemia. Profesor Marek Lewandowski, Instytut Geofizyki PAN, pomysłodawca projektu i kierownik wyprawy. Ziemia jest najważniejszym obiektem we wszechświecie. A zatem, skoro nie ma ważniejszego obiektu niż Ziemia, to naszym cywilizacyjnym obowiązkiem jest jak najlepsze zbadanie planety, na której żyjemy. A więc jedziemy tam po to, żeby badać planetę. I dlaczego tam? Dlatego, że jest to unikalne miejsce na Ziemi, skąd można obserwować strukturę jądra Ziemi w sposób nieskażony ani działalnością człowieka, ani falami sejsmicznymi indukowanymi przez ocean. Jest to po prostu zwierciadło do wnętrza Ziemi. Jeżeli weźmiecie globus i odnajdziecie Alaskę i poprowadzicie linię prostą po średnicy od Alaski przez wnętrze Ziemi, to po drugiej stronie znajdziecie oazę Bangera, tam gdzie właśnie jedziemy. A zatem wszystkie fale sejsmiczne generowane przez trzęsienia Ziemi na Alasce będą przechodziły przez jądro Ziemi, oczywiście tylko te podłużne, bo poprzeczne tam nie przechodzą, i będą mogły zostać zarejestrowane w oazie Bangera. Taka informacja jest nam potrzebna do tego, żeby poznać strukturę jądra Ziemi. Co więcej, blisko oazy Bangera jest południowy biegun magnetyczny. A generalnie celem tych badań jest to, żeby poznać mechanizm, który sprawia, że Ziemia powoli wychodzi z najgłębszego kryzysu klimatycznego w swojej historii. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że żyjemy w czasach globalnego zlodowacenia, procesu czy zdarzenia unikalnego w historii Ziemi. Ziemia zawsze była ciepłą planetą, nawet gorącą planetą. Co się stało, że temperatura globalna spadła tak dramatycznie, że zamarzły bieguny na Ziemi i dlaczego w tej chwili znajdujemy się w procesie, który odwraca ten bieg geologicznej historii, to jest cel naszego pobytu w oazie Bangera. Na pokładzie statku pełny ekwipunek ekspedycji. Samoloty, elementy budynków, aparatura naukowa. Stacja imienia Dobrowolskiego została zbudowana przez Rosjan w 1956 roku. 3 lata później pojawili się tam Polacy.
polska wyprawa, która dotarła również do oazy Bangera, przejęła tę stację od wtedy jeszcze Związku Radzieckiego. Dr Adam Nawrot, Instytut Geofizyki PAN. I staliśmy się posiadaczem jako Polska stacji na kontynencie Antarktydy, co pozwoliło nam również być członkiem Traktatu Antarktycznego. Ta stacja Oasis, którą mieli Rosjanie, ona po przejęciu przez Polaków była nazwana stacją Dobrowolskiego. Od profesora Dobrowolskiego, który całe życie poświęcił właśnie pracy nad śniegiem, lodem i klimatem. Te budynki były przez jakiś czas nieużytkowane. Następna wyprawa, która tam dotarła, tu myślę o polskich wyprawach, o polskich naukowcach, to był 66 rok. 78 na 79 była zorganizowana bardzo duża wyprawa, 14 osób, z czego 3 biologów jeszcze w stacji Mirnej zostało. No i niestety nadeszły nowe czasy, rok 80, 81, zabrakło pieniędzy, polityka też miała tutaj duży wpływ. Dopiero następne pewne ruchy były wykonane w 89 roku, gdzie 2 biologów wraz z wyprawą już wtedy rosyjską dotarło do oazy Bangera i przez bodajże 2 miesiące prowadzili badania związane z ekologią, również ekologią jezior. No i tak się złożyło, że przez prawie 40 lat tak naprawdę od 79 roku nie było żadnej dużej wyprawy do oazy Bangera ze względów przede wszystkim finansowych, politycznych, ale też No tak wyszło. Sama oaza Bangera jest dla nas, tak jak mówił Marek, bardzo, bardzo ciekawa ze względów naukowych. Budynki są podobno w całkiem dobrym stanie i mamy zamiar zwrócić uwagę na to, co należy tam wyremontować, żeby ta stacja stała się stacją sezonową. My tam nie chcemy budować ani prowadzić obserwacji całorocznych, takich, gdzie ma być człowiek, natomiast chcemy wykorzystać najnowocześniejszą technikę, żeby zamontować i wprowadzić tam jak najwięcej pomiarów automatycznych, które dadzą nam swobodę, jeśli chodzi o wyprawy następne, które będą miały tam dotrzeć. No z różnych powodów może się okazać, że nie jesteśmy w stanie pojechać drugi raz za rok, tylko na przykład za 2 lata, za 3 lata. Profesor Monika Kusiak będzie, jak wszystko dobrze pójdzie, pierwszą polską kobietą, która dotrze w to miejsce. Jak to się stało, że do tej pory żadna kobieta tam nie dotarła? To chyba przede wszystkim specyfika badań polarnych. W tej pierwszej wyprawie, która miała na celu przejęcie stacji, członkiem ekspedycji był Czesław Centkiewicz i wyprawie towarzyszyła jego żona Alina Centkiewicz, która wówczas była stypendystką i pisarką. Natomiast po pierwsze, nie była nigdy oficjalnie członkiem wyprawy i również z tego względu najprawdopodobniej nigdy nie otrzymała pozwolenia na to, żeby móc wysiąść i tę stację w jakikolwiek sposób odwiedzić. Wiemy z dokumentów, że była w stacji Mirny po przebłaganiu niemalże przez męża Czesława, przebłaganiu tamtejszego kierownika. Natomiast generalnie w badaniach polarnych obecność kobiet to jest ostatnie kilkanaście lat tak naprawdę. To jest archiwalny odcinek podcastu Świat poświęcony wyprawie polskich polarników na Antarktydę. Naukowcy chcą otworzyć nieczynną od ponad 40 lat stację badawczą imienia Dobrowolskiego. Na naszym Instagramie przypominamy zdjęcia z poprzedniej wyprawy z 1978 roku. Zajrzyjcie na nasz profil świat.theworld i polecajcie nas znajomym. A teraz wracamy do opowieści z listopada 2021 roku. To jest podcast Świat. Polscy naukowcy spędzą na Antarktydzie niemal 2 miesiące. Uruchomią tam automatyczną stację pomiarową zasilaną energią słoneczną. W ten sposób stacja będzie sama wykonywać obliczenia i jeśli okaże się to możliwe, przesyłać je do Warszawy. Innymi słowy, przygotują coś w rodzaju bezzałogowego lotu na inną planetę. Jednak, żeby dotrzeć na miejsce, polarnicy spędzą w podróży 2 długie miesiące. Z Polski wyjadą autem do Niemiec i tam wejdą na pokład statku, którym opłyną Europę i Afrykę. Statku, na którym sporadycznie będą mieli internet czy inną łączność ze światem. Dojedziemy do Bremerhaven, gdzie wsiądziemy na statek 67. rosyjskiej ekspedycji antarktycznej, Akademik Fedorow, i tam już z członkami ekspedycji rosyjskimi będziemy prawie 2 miesiące płynąć z nadzieją na zawinięcie w porcie w Kapsztadzie, jednak
po Kapsztadzie zatrzymamy się najpierw w stacji Molodieżnaja, następnie w stacji Progres i w stacji Mirny. To jest ta stacja, która jest właściwie najbliższą całoroczną stacją, najbliższą stacji Dobrowolskiego, oddaloną o około 300 km. I mamy nadzieję 6 stycznia wysiąść ze statku, czyli po dokładnie 2 miesiącach podróży, wysiąść ze statków i helikopterami dotrzeć do oazy. W przypadku stacji Dobrowolskiego, która jest oddalona około 100-150 km, ponieważ oddziela ją od brzegu jeszcze lodowiec Shackletona, wszelka logistyka, każda musi się odbywać helikopterami. Jest to dość uciążliwe, nie tylko do przetransportowania nas i jakichś drobnych rzeczy, ale również przy przetransportowaniu wszelkiego rodzaju kontenerów czy większego ładunku, bo bardzo często te helikoptery muszą się w połowie drogi zatrzymywać, dobierać paliwo i tak dalej. Więc przy tych jeszcze wiatrach, które są na Antarktydzie, jest to bardzo skomplikowana procedura. Co się robi przez 2 miesiące na statku? Tutaj już, jak widzisz, albo może nie, jest pierwsza część książek przygotowana do przeczytania, bo w życiu codziennym gdzieś tam w biegu niekoniecznie je mamy. Również jest duża część audiobooków, bo jak kołysze, to trudniej czytać, łatwiej słuchać. Ale ja akurat mam przygotowanych już trochę materiałów z nadzieją do opublikowania artykułów, więc liczę na pracę naukową, liczę również na to, że z kolegami będziemy mieli trochę czasu na to, żeby usiąść i jeszcze raz wspólnie przemyśleć, przegadać, przedyskutować i zaplanować to, co nas tam czeka i w jakikolwiek sposób nas czeka. Każdy z nas ma jakieś zaległości w pracy i być może uda się w ciągu tych 2, a w sumie nawet dodatkowo trzeba policzyć, że jeszcze jest miesiąc powrotu statkiem, więc tych 3 miesięcy nadgonić jakieś zaległości. Na pewno będziemy uczyć się obsługi sprzętu, bo mamy różny sprzęt, każdy z nas jest specjalistą w innym temacie, więc będziemy pewnie sobie ten sprzęt pokazywać i uczyć się jeden od drugiego, żeby w razie czego móc sobie pomagać. No i też pewnie będziemy korzystać z czasu wolnego i grać w gry, rozmawiać i spać na przykład, tak, bo ten czas przygotowania wyprawy jest naprawdę bardzo dynamiczny i bardzo intensywny. Powiedzcie, jak wygląda już tam na miejscu taki dzień polarnika? Co wy tam robicie? Należy zacząć od tego, że ten dzień to praktycznie będzie trwał prawie że niemalże 24 godziny, dlatego że będziemy mieli większość dnia jasno i tylko jakieś drobne zachmurzenie czy przyciemnienie, więc nasza ta doba będzie trwała bardzo długo. W takich rejonach jak Antarktyda bardzo dużo zależy od natury danego dnia i choć mamy oczywiście harmonogram wszelkich prac i zaczniemy od zbudowania sobie obozu, przygotowania się do życia, mamy tam spędzić prawie 7 tygodni pod namiotami. Mamy nadzieję, że te 2 domy, które zostały zresztą nazwane, jeden Kraków, drugi Warszawa, będą do użytku, bo mamy wiadomość od Rosjan, że są zachowane w dobrym stanie, to jednak będziemy musieli sobie przygotować miejsce pracy robocze. Nie mamy tak naprawdę wiele wiedzy na ten temat, co tam zastaniemy. Mamy jakieś zdjęcia sprzed kilku lat robione przez Rosjan, ale oprócz tego, że zinwentaryzujemy, w jaki sposób będziemy musieli troszkę posprzątać, ale też każdy z nas, ponieważ jesteśmy naukowcami, no mamy nadzieję na zrobienie, wykonanie tych badań, którymi my się interesujemy. Ten czas i praca będzie determinowana przez pogodę. Wiemy, że wiatry mogą dochodzić do 60 metrów na sekundę, to jest ponad 240, nawet pod 300 km na godzinę. To przy takim wietrze po prostu nie da się wyjść na dwór. Ta pogoda zmienia się błyskawicznie. To nie jest tak, że po prostu cały dzień jest ładnie, tylko w ciągu jednego dnia może być zarówno piękna pogoda, jak i opad, może nie śniegu, ale jakiś śnieg przewiewany, może być silny wiatr i tak dalej, więc to na pewno będzie determinowało, czy będziemy wychodzili w teren, czy będziemy wykonywać pomiary, czy też będziemy się skupiać na pracach w obrębie stacji. Podejrzewam, że będą też dni takie, gdzie po prostu będziemy siedzieć, będziemy pić herbatę i jeść śniadanie, obiad i kolację, grać w gry być może, albo obrabiać w tym czasie jakieś dane, czy przygotowywać się do następnego dnia. Natomiast sam pobyt na terenie oazy będzie dla nas bardzo wymagający. Niejednokrotnie po prostu będziemy w terenie po kilkanaście godzin. Trzeba będzie wrócić, to nie jest hotel, więc będziemy musieli sobie przynieść wodę, będziemy musieli nagrzać, przygotować, ugotować,
ogarnąć cały ten nasz dom. To jest duże wyzwanie, na pewno takie też fizyczne, taka wyprawa. To nie jest tylko przyjemny wyjazd w ciekawe miejsce, ale to jest naprawdę ciężka charówa. Zwykle ci ludzie, którzy już się decydują na tak ekstremalny wyjazd i tak ekstremalne warunki, kompletnie inne od tych tutaj, z świadomością, że nie będzie można się obrazić i pójść na drugą stronę ulicy po prostu i powiedzieć sobie pa. Mało tego, my musimy ufać sobie nawzajem, bo jesteśmy zdani na człowieka najbardziej. Ja muszę powiedzieć, że nie spotkałam nigdy w czasie żadnej wyprawy jakiejś rzeczywiście większego problemu, konfliktu tego osobowego, że rzeczywiście ci ludzie, którzy jadą już, decydują się, że jadą, to pomagają sobie w taki sposób niesamowity, przedziwny. Ile w was, polarnikach, jest naukowca, a ile jest podróżnika? To jest pytanie, które sobie zadają chyba wszyscy, którzy spotykają się w Arktyce. Tego wymierzyć procentami się nie da. To jest jedno i drugie jednocześnie i w 100%. Wszyscy z nas chcemy poznawać i doświadczać nowych arktycznych, antarktycznych środowisk, środowisk polarnych. A jednocześnie nie ma sensu z naszego punktu widzenia tylko tam być. Warto się dowiedzieć, dlaczego jest tak, jak jest. Warto poznawać procesy, które tworzą te środowiska. Można być naukowcem i można badać różne rzeczy w laboratorium, można na podstawie danych wykonywać różne obserwacje. I bez tej żyłki podróżnika i bez tego, że po prostu my kochamy te miejsca, to wszystko chyba musimy lubić, bo inaczej po prostu byśmy tam nie jeździli. I tak jest właśnie z Antarktydą, że są ludzie, którzy tam pojadą i nigdy więcej nie chcą wrócić, a są ludzie, którzy pojadą i po prostu nie myślą o niczym innym. I myślę, że my jesteśmy tym drugim typem osób, które po prostu muszą tam pojechać, bo nas ciągnie po prostu. To jest nasze miejsce. Z Antarktydy ja mam dwa takie moje przemyślenia. Pamiętam, jak wstawałam rano i tak szłam sobie dookoła, myśląc, że to wszystko tu jest moje, to pamiętam taką myśl moją, i kto powiedział, że raj to palmy? Przecież raj to tutaj, te lodowce, brak horyzontu, który jest właściwie nieskończenie daleki, brak drzew, po prostu ta niezmierność przestrzeni i nikogo dookoła. A druga radość, bardzo, bardzo trywialna, związana z jedzeniem. Otóż to było takie fajne, że można było sobie w namiocie otworzyć puszkę jakąś z konserwą i jej nie dojeść, no bo ja dużo nie jadam. I po prostu człowiek wrócił z terenu i żadne robale nie zjadły tego mięsa. To wszystko w tym odcinku podcastu Świat, w którym przypomnieliśmy wam historię polskich polarników. Za tydzień miejsce trzecie w plebiscycie na najlepsze odcinki 2021 roku. Przypominam, że można nas słuchać na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych: Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat / The World, a w sposób szczególny do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat / The World. Tam oprócz środowych podcastów w weekendy możecie znaleźć również premiery filmowe. Teraz już za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.